po raz pierwszy gościliśmy na Nocy Bibliotek. Odwiedziliśmy bibliotekę na Koszykowej, której przebudowa właśnie dobiegła końca i można było obejrzeć jej nowe czytelnie. Obok starych czytelni i starych regałów z książkami – podziemny magazyn. A w bibliotece multimedialnej na Tynieckiej postawiono na najmłodszych. Było wiele rozmaitych atrakcji i oczywiście głośne czytanie.